Witam Państwa serdecznie. W związku z tym, że w najbliższą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Osób Niepełnosprawnych, rozmawiam z dwoma osobami. Z koordynatorką tego tygodnia, z panią Kamilą Domowską. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. I z Pawłem Gawlickim, który jest grafikiem komputerowym i pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Witam. 7 dni. Różnych działań prezentujących działalność organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i samych osób niepełnosprawnych. Dokładnie. Jest to związane, doczytałem się, z Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją i Walki o Równe Prawa Osób Niepełnosprawnych. Ja rozumiem, że ten tydzień jest również takim elementem tejże walki. Dokładnie. Moje pytanie, czy w Elblągu Państwo dostrzegacie jakieś dyskryminacyjne praktyki wobec osób niepełnosprawnych albo jakieś nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych? Czy coś takiego jeszcze w Elblągu jest zauważalne? Tak, na przykład rzuciło nam się w oczy, że brakuje informacji o możliwości wchodzenia z psem przewodnikiem dla osób niewidomych. Poza tym są problemy z komunikacją miejską. Na przykład osoby na wózkach nie mogą wjechać do tramwaju. Do niektórych, bo pewnie do niektórych można. Tak. Szkoły nie są dostępne. Jest ciągle stare budownictwo, nie ma win, itd. Czyli część instytucji publicznych również nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, tak? Można powiedzieć. Tak. W moim odczuciu przede wszystkim posadzki mogłyby być mniej śliskie. Tak, pan się porusza o kulach i to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli jest śliska. A gdzie takie śliskie posadzki są tutaj w Elblągu? W sumie wszystkich tych ważniejszych, na przykład ZUS-ie Tatralnej ulicy. Czy coś jeszcze? A jeżeli chodzi o kwestię na przykład dostępu do nauki, do możliwości zdobycia odpowiedniego, oczekiwanego wykształcenia czy zawodu, jak Państwo oceniacie, czy w Elblągu jest to możliwe dla osób niepełnosprawnych? No na dzień dzisiejszy myślę, że kilka szkół ma przystosowane szkoły dla osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak masa szkół nie posiada podjazdów, wind. I jednak nauka dla osób niepełnosprawnych jest w pewnym stopniu ograniczona. A jak pan jest młodą osobą, jak ze zdobyciem pracy dla osoby niepełnosprawnej? Jak to wygląda? Znaczy jest wiele ofert skierowanych do niepełnosprawnych. Okazuje się na miejscu przy rozmowie z pracodawcą, że praktycznie on potrzebuje kogoś, kto będzie miał tą grupę, ale będzie po prostu na tyle sprawny, że może robić wszystko, co osoby pełnosprawne. No tak, są różne dodatkowe rzeczy, których nie ma na przykład w ofercie pracy. Ktoś dowiadujemy na miejscu, one dyskwalifikują większość osób. No tak, ale też są pewne dopłaty z PFRON-u, które idą za osobami niepełnosprawnymi, zatrudnianymi w zakładach pracy. Jak to wygląda w praktyce? No, z tej możliwości na pewno wiele pracodawców korzysta. Niemniej jednak są zakłady, które chciałyby zatrudnić osoby niepełnosprawne na wózkach, specjalistów typu grafik komputerowy, informatyk, ale to są zakłady, które są usytuowane na wysokich piętrach, nie mają dostosowanych wejść i dlatego ci, którzy mają takie wykształcenie, nie mogą skorzystać z formy zatrudnienia, bo nie mogą się dostać do tego miejsca pracy. A jak pracodawcy postrzegają osoby niepełnosprawne? Bo zawsze jest atrakcyjne to, że za nimi idą pieniądze z PFRON-u, tak, ale jako ludzie, jak oceniacie? Czy są życzliwi, czy chcą zatrudniać? No na ten moment z tymi pracodawcami, z którymi ja się spotkałam, jak najbardziej. Tak? Bardzo chętnie, nawet są zadowoleni z niektórych. No, jak każdy człowiek, czy to jest niepełnosprawny, czy pełnosprawny, są lepsi i gorsi pracownicy. Lepiej wykonują swoją pracę i gorzej. Ale na dzień dzisiejszy, przynajmniej z tymi pracodawcami, z którymi ja współpracuję, no nie mają zastrzeżeń do tych osób. Świetnie. Czyli pewnie sytuacja się poprawia. Jak najbardziej. Z roku na rok.
Niemniej jakieś przejawy dyskryminacji, nierównego traktowania pojawiają się. I teraz tak, w jaki sposób chcecie podczas tych 7 dni zaakcentować, czy walczyć o to, żeby sytuacja się zmieniła? No, w związku z tym, że w maju jest, maj jest miesiącem europejskiej walki, dniem walki z dyskryminacją i walki o równe prawa, ERKON organizuje festyn inaugurujący obchody tygodnia Dni Niepełnosprawnych. Co podczas tego festynu będzie? Bo to takie będzie duże otwarcie, tak? Dokładnie. No, zaprezentują się na scenie osoby niepełnosprawne z różnego rodzaju organizacji i placówek. Będą to występy artystyczne. Masa placówek i organizacji wystawi swoje namioty, zaprezentuje swoją działalność. Cóż tam jeszcze będzie? No, na pewno celem takiego festynu jest integracja ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych podczas wspólnej zabawy, promocja przede wszystkim twórczości osób niepełnosprawnych, poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych i przede wszystkim integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Mhm. Podczas pierwszego dnia jest zespół Traugutki, zespół Zakrzewiacy, zespół, słynny zespół Szwagry. Dobrze. I Gwiazda Wieczoru, Kaczki z Nowej Paczki. Gdzie to wszystko będzie się działo? To wszystko odbędzie się na bulwarze Zygmunta Augusta 16 maja w niedzielę od godziny 12 do godziny 20. Pogoda będzie piękna. Mam taką nadzieję. No dobrze, to pierwszy dzień. Co dalej? Następne dni to są dni, które organizują pozostałe organizacje. W zależności będą plakaty, ulotki rozmieszczone. Wszędzie będzie podane, gdzie, w jakich godzinach, która organizacja, która placówka, co organizuje. Poniedziałek, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1 i numer 2. Wtorek również. Także, przez cały co tydzień. By Pani poleciła przede wszystkim w tym tygodniu? W tym tygodniu na pewno odbędzie się rajd rowerowy. No proszę. Zdaje się, że to będzie 20 maja w czwartek. Środowiskowy Dom Samopomocy, filia numer 3 oraz Stowarzyszenie Pro Familia organizują rajd rowerowy dla osób od 18 roku życia. Wyjazd będzie z dziedzińca Środowiskowego Domu Samopomocy przy Winnej 9. Przejazd przez miasto, dojadą do Bażantarni, gdzie odbędzie się ognisko i pokazy zespołu Abada Capoeira. Mhm. Czym kończycie tydzień? Tydzień kończymy piknikiem. Z pieczeniem kiełbasek wspólnym. Pieczeniem kiełbasek, proszę Państwa. W Fundacji Końskie Zdrowie od godziny 11 do godziny 15. Czy trudno jest zorganizować takie wydarzenie? Bardzo trudno. Ale muszę podziękować tutaj wszystkim sponsorom, osobom, które chętnie przyczyniły się do współpracy i dzięki czemu możemy ten Tydzień Osób Niepełnosprawnych zorganizować. Jacy to sponsorzy? Jak jest okazja, to warto ich wymienić. No, na pewno będzie to Zakład Złotniczy pani Gosienieckiej, sklep Leclerc, księgarnia Quo Vadis, żeby nikogo nie pominąć, hurtownia El Hurt, artykułów mięsnych i wielu, wielu innych, których no, w tej chwili nie pamiętam, ale wszystkim serdecznie dziękuję. A głównym organizatorem jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych. Tak. Życzę powodzenia, życzę olbrzymich tłumów, żeby elblążanie zobaczyli, że osoby niepełnosprawne w Elblągu stanowią fajne, sympatyczne, kreatywne środowisko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.